Introwersja jest często źle rozumianym terminem, ponieważ ludzie często kojarzą ją z nieśmiałością. W rzeczywistości nie działa tutaj określenie mierzenie wszystkich jedną miarą, ponieważ można ją podzielić na cztery różne typy. Cztery typy introwertyków można niejasno opisać przez cechy społeczne, myślący, niespokojny i powściągliwy. Społeczny introwertyk. Przekonanie, że introwertycy społeczni nie lubią socjalizacji, jest błędne. Wolą raczej przebywać w małych grupach ludzi, z którymi czują się dobrze i wygodnie, takich jak bliscy przyjaciele lub rodzina. Dlatego nie są oni do końca nieśmiali czy powściągliwi. Myślący introwertyk. Są to ludzie, którzy zostają introwertykami w swoim procesie myślenia, co powoduje, że są bardziej rozważni i autorefleksyjni. Na przykład mogą zagubić się we własnym świecie marzeń, zatopiony w kreatywności i wyobraźni. Niepewny introwertyk. Niepewni introwertycy wolą być sami, ponieważ podczas spotkań towarzyskich czują się nieswojo lub nieodpowiednio, ponieważ nie są pewni swoich umiejętności społecznych. W związku z tym prawdopodobnie wybiorą samotność, ale czasami nawet samotność może nie zmniejszyć ich niepokoju. Ci introwertycy mają tendencję do minimalizowania niepokoju, rozważając rzeczy, które mogłyby pójść nie tak, gdyby znajdowali się w określonym kontekście społecznym. Powściągliwy introwertyk. To ludzie, którzy poświęcają wiele czasu na to, co robią, czy to w życiu towarzyskim, czy też w akcji. Mogą wydawać się powolni, ponieważ myślą uważniej, zanim zaczną mówić lub działać, i są z natury bardziej bierni niż typy aktywne. Prawdopodobnie spotkałeś w swoim życiu introwertyka i nazwałeś go takim, identyfikując cechę, która pasuje do jednego z powyższych typów. Skąd więc wiadomo, czy introwertyk cię lubi, czy nie? 1. Wykonanie pierwszego ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, introwertycy nie wykonują pierwszego kroku w kontekście społecznym, ale jeśli zauważysz, że introwertyk aktywnie próbuje z tobą porozmawiać lub robi gest, aby przyciągnąć twoją uwagę, możesz założyć, że cię lubi. 2. Otworzenie się. Introwertycy trudno nawiązują relacje z innymi. Potrzeba czasu, aby wydostał się ze swojej skorupy i otworzył się na innych. Jeśli jednak introwertyk mówi ci dużo o sobie, na pewno jesteś kimś, z kim chcą się związać. 3. Obserwowanie. Ponieważ introwertycy są dobrymi obserwatorami, nie potrafią szybko nawiązywać znajomości ani włączać ludzi do swojego kręgu społecznego. Poświęcają czas na poznawanie ludzi, a później wybierają ich jako przyjaciół. Jeśli okaże się, że introwertyk buduje z tobą dobre relacje, to znaczy, że chce być blisko ciebie. 4. Zapraszając cię do swojej przestrzeni osobistej. Introwertycy lubią spędzać czas w samotności, aby zastanowić się nad sobą, swoimi myślami i emocjami. Jeśli zostaniesz zaproszony do ich osobistej przestrzeni i poproszony o spędzenie z nimi czasu, bez wątpienia lubią twoje towarzystwo. 5. Rozmowa na tematy osobiste. Zwykle nie można znaleźć introwertyka angażującego się w rozmowy osobiste. Zamiast tego większość ich rozmów ma charakter ogólny, ale jeśli natkniesz się na introwertyka, który opowie ci o swoich upodobaniach, zainteresowaniach, hobby, ideologiach i celach, oznacza to, że lubią cię do tego stopnia, że czują się komfortowo, robiąc rzeczy, które są uważane za niezgodne z ich charakterem. 6. Okazywanie dodatkowej troski. Introwertycy przywiązują dużą wagę do relacji. Okazują dużo troski, uwagi i empatii poprzez komunikację i zachowania w stosunku do ludzi, których uważają za przyjaciół lub ważne osoby. Jeśli introwertyk zwraca na ciebie szczególną uwagę, uważa cię za członka swojego bliskiego kręgu przyjaciół. 7. Idąc o krok dalej. Introwertycy są bardzo ciepli i pomagają ludziom. Jeśli natkniesz się na introwertyka próbującego zrobić coś dla ciebie bez proszenia o pomoc, jesteś kimś, kogo naprawdę lubi. 8. Ciągły kontakt. Nawet introwertycy rozróżniają bliższych i dalszych przyjaciół. Jeśli sprawiają, że jesteś częścią ich codziennego życia, jesteś dla nich kimś wyjątkowym. 9. Odkrywanie tajemnic. Każdy ma sekret, który skrywa dla siebie. Introwertycy są bardzo ostrożni w dobieraniu osób, którym ujawniają swoje sekrety. Może to być coś w rodzaju pozwolenia na przeczytanie ich pamiętnika lub dzielenie się ważnymi aspektami życia z ich przeszłości. Jeśli introwertyk pozwala ci poznać sekretną część swojego życia, jesteś kimś, komu naprawdę ufają i lubią. 10. Przekazywanie opinii. Introwertycy zwykle nie udzielają innym rad ani informacji zwrotnych.
ponieważ większość swoich opinii zachowują dla siebie. Ale jeśli okaże się, że introwertyk udziela Ci uczciwych rad lub opinii, zdecydowanie martwi się o Ciebie i Twoje dobre samopoczucie. To było 10 znaków, że introwertyk Cię lubi. Czy te cechy brzmią jak ktoś, kogo znasz? Czy uważasz się za introwertyka? A jeśli tak, czy możesz odnieść się do tych cech? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Jeśli podoba Ci się ten film, koniecznie zasubskrybuj kanał.